organizatorzy poprosili, żeby skonfrontować współczesną filozofię, filozofię początku XXI wieku z filozofią XX wieku. Ja pomyślałem sobie, że najpierw należałoby spróbować spojrzeć na tą filozofię z dystansu i zastanowić się, co jest jej jakąś taką ogólną, specyficzną cechą. I gdyby spojrzeć na tą filozofię oczami nie filozofa. Ja zaproponowałbym taką hipotezę, że jedną z najważniejszych cech współczesnej filozofii jest to, że to jest filozofia w całości akademicka. Że mało było okresów w dziejach, w której akademia całkowicie pożarła filozofię, że nie ma dzisiaj filozofii poza akademią. Że nie ma liczących się filozofów, którzy nie są zatrudnieni na jakichś uniwersytetach, którzy nie jeżdżą na konferencje takie jak te, nie przemawiają na takich zjazdach, nie biorą udziału w takich właśnie panelach. To jest bardzo istotna cecha moim zdaniem, chociaż to jest zewnętrzna cecha filozofii. Ona nie mówi nic o niej, tylko jej treści, ale może w istotny sposób rzutować na to, jak filozofia jest uprawiana i jakie treści ostatecznie porusza. I teraz zastanówmy się, kiedy, gdzie, jak mieliśmy do czynienia z epoką, w której filozofia była całkowicie pożarta przez akademię. Ja bym zaryzykował takie stwierdzenie, że schyłek scholastyki, początek renesansu to był mniej więcej podobny okres do tego, co się dzisiaj dzieje, nie początek XXI wieku. Filozofia, tak zwana filozofia szkół późnej scholastyki, a nie filozofia wielkich filozofów rodzaju Tomasza i Ockhama, kiedy skoncentrowano się na takich różnych szczegółowych problemach, kiedy właśnie akademia rządziła. Proponuję przyjąć na początek taką hipotezę, ja to potem będę rozwijał oczywiście wszystko w przerysowanej formie, żeby to potem się nadawało ewentualnie do spuentowania owocnej dyskusji, także Państwo wybaczą, że te uwagi będą takie bardzo, bardzo silne i właśnie przerysowane. A więc filozofia późnej scholastyki początku renesansu, czyli gdzieś koniec XIV wieku, XV wieku, początek XVI wieku. Moim zdaniem analogia byłaby właśnie dobra. To byłoby coś podobnego do tego, co się dzieje dzisiaj. Akademia opanowała filozofię, spory toczą się w ramach jakichś szkół albo postszkół, czy jakichś takich wariacji na temat tych ostatecznych rozwiązań proponowanych przez szkoły i przez wielkich filozofów. Można powiedzieć, że Husserl dla nas to jest tak odległy jak dla tych ludzi z późnej scholastyki święty Tomasz czy Ockham. Dwie rzeczy. Wiedzę, o której mówił tutaj też profesor Grudziński, nazywając to dinozaurami. Postmodernizm, naturalizm. Otóż reakcją na tą filozofię szkół w początkach renesansu był zwrot ku irracjonalizmowi, ku kabale, ku alchemii i tak dalej. No to mieliśmy też tutaj do wypadku postmodernizmu. Z tym, że ciekawostka, postmodernizm też jest filozofią akademicką. No nie istnieje poza akademią. To jest wytwór akademii przecież, tylko akademicy, którym się za to płaci, są w stanie czytać postmodernistyczne teksty i je komentować. No, nikt sam z siebie by tego nie robił. Druga rzecz, naturalizm. Też dinozaur. Oczywiście to się też pojawiło, prawda, w rodzaju takiej naiwnej reakcji na efekty, czy pierwsze sukcesy nauki nowożytnej. Myślę o naiwnej, to znaczy takie, jaką znajdujemy u Giordana Bruno, czy u Bacona. Bo Bacon, jeżeli porównamy go na przykład z Galileuszem, to Bacon był naukowym ignorantem, kompletnym. Weźmy sobie Nowum Organum i jego opinie dotyczące, nie wiem, wydobywania esencji ciepła i tak dalej. Cała jego ta metoda indukcyjna i to, czym to jest obudowane. To jest bliższe alchemii średniowiecznej niż nauce Galileusza. Myślę, że naturalizm w pewnym sensie za 300-400 lat będzie się cechował, współczesny naturalizm będzie cechował się podobną naiwnością. To znaczy będzie można dostrzec jego naiwność w tym uwielbieniu do nauki, metody naukowej. Więc to jest taka hipoteza, że być może ciekawe byłoby porównać filozofię współczesną właśnie z filozofią tego okresu. To znaczy końca scholastyki, początku renesansu, bo być może coś ciekawego z tego porównania by wynikło. I teraz trzy uwagi odnośnie współczesnej filozofii, tej filozofii w całości akademickiej. To będą uwagi sceptyczno-malkontenckie, tak bym je nazwał. Pierwsza rzecz, myślę, że to jest banalne stwierdzenie to, co powiem, a mianowicie filozofia współczesna ucieka od wielkich problemów. Jak może ucieka od wielkich problemów? Specjalizuje się prawdopodobnie sądząc, że skoro nauki się specjalizują, nauki realne, jak to się czasem mówi, skoro one się specjalizują, to jak my się będziemy bardzo specjalizować, to też będziemy bardzo naukowi. To jest jakieś pokłosie naturalizmu. Im bardziej specjalistyczni będziemy, im drobniejsze problemy będziemy badać bez oglądania się na resztę, tym lepiej. Im mniej będziemy zajmować się takimi jakimiś fundamentalnymi problemami w rodzaju po co człowiek żyje, albo czy istnieje dusza i tak dalej, to tym lepiej. Musimy to wszystko, można powiedzieć, doprowadzić do jakiegoś szczegółowego, drobnego problemu i rozwiązać. Takie myślenie opiera się na pewnym utożsamieniu metody filozoficznej, czy w ogóle roli filozofii z tą rolą, jaką spełnia nauka, która rozwiązuje problemy. Do czego to prowadzi? Otóż do wyjątkowej doraźności tekstów filozoficznych. Proszę zauważyć, czym się różnią teksty z historii filozofii od tekstów z historii nauki.
teksty z historii filozofii są w stanie jakoś wzbogacać dzisiaj naszą kulturę duchową. Lektura państwa, czy Tajeteta, czy tekstów Okhama, Kartezjusza i tak dalej, Huma, jest w stanie wzbogacać naszą kulturę duchową. Lektura tekstów naukowych z tamtej epoki, a tak się składa, że trochę się historią nauki zajmowałem, niespecjalnie. Teksty naukowe z, powiedzmy, z XVII wieku to jest rzecz, która interesuje tylko historyków idei, to bardzo zatwardziałych, którzy są, chcą w stanie przez to przetrnąć. Tam niewiele dla siebie człowiek współczesny znajdzie w tekstach filozoficznych inaczej. Otóż współczesne teksty filozoficzne zmierzają do tego, aby stać się czymś w rodzaju takich tekstów naukowych. Proszę zobaczyć, co się dzieje z tekstami filozoficznymi po 4-5 latach. Ile z nich w ogóle jesteśmy w stanie dzisiaj czytać, bo tor dyskusji w ogóle może w inną stronę i tak dalej. Bardzo szybko się dezaktualizują. Czasami mam wrażenie, że teksty są specjalnie pisane po to, żeby nikt ich już nie czytał po 2-3 latach. Dokładnie jest taka metoda pisania, że wymieniamy tylko kilku autorów, którzy rok przed nami coś pisali i liczymy na to, że tylko przez rok nas ktoś będzie wymieniał, bo potem to już będzie zupełnie niestrawne. Można powiedzieć, dyskurs pójdzie w inną stronę i nie będziemy w stanie zrozumieć, o co tam w tym wszystkim chodziło. To jest, proszę Państwa, pierwsza cecha, czyli rezygnacja z tych wielkich pytań. Na te rzeczy zwraca uwagę też profesor Jubrycki, który tu miał być obecny, a którego nie ma w swoich komentarzach. Druga cecha, proszę Państwa, to upadek stylu i języka filozoficznego. To jest moim zdaniem rzecz zupełnie niedostrzegana, natomiast jest bardzo istotna. Proszę zauważyć, że wielcy filozofowie w historii byli stylistami swoich języków. Jeżeli weźmiemy teksty klasyczne Kartezjusza, Huma, czy filozofów XIX wieku, no, Bergsona, Schopenhauera. Proszę porównać współczesne teksty z filozofii analitycznej z tekstami Bertranda Russella, który był doskonałym stylistą, ale też Moore'a i pierwszych, nawet Strawsona. Albo teksty francuskiej filozofii współczesnej, czasami przerażające, z tekstami właśnie Bergsona. No, nie mówię o Kartezjuszu, bo to byłoby bardzo nieprzyjemne dla wielu współczesnych filozofów francuskich, porównywanie ich z Kartezjuszem i z jasnością przekazu. No, w filozofii każde słowo jest ważne. Więc jeżeli się nie dba o styl, no to nie do końca wiemy, co chcemy powiedzieć. Twardowski napisał doskonały tekst na ten temat, że styl jest czymś bardzo istotnym w filozofii. Nie wystarczy przekazanie informacji, trzeba przekazać je w odpowiedni sposób. Nie wiem do końca, z czego to wynika, ale podejrzewam, że być może ta powszechna dążność do ujednolicenia języka, coś takiego jak właśnie w późnej scholastyce, kiedy trzeba było pisać po łacinie i ta łacina, jeżeli Państwo pamiętają, późnej scholastyki nie jest najprzyjemniejsza. No, podobnie wygląda dzisiaj sprawa, kiedy wszyscy mają pisać po języku w języku angielskim, a jeżeli to nie jest ich naturalny język, to nie piszą ładnie po angielsku. Rzadko się zdarza, że któryś filozof jest nabokowym, to znaczy, że jest w stanie przyswoić sobie drugi język tak, żeby być stylistą. No i w ten sposób, proszę Państwa, Roger Scruton kiedyś napisał przy okazji Habermasa, że jego teksty, mam nadzieję, że nikogo nie obrażę przy mówiąc Habermasa, że każdy rozdział tego pana czyta się jak jakieś oświadczenie napisane przez komitet wyznaczony do rozważenia sprawy dla wszystkich członków obojętnych. To można by odnieść do bardzo wielu współczesnych tekstów. One mają manierę urzędniczą. Bardzo wiele współczesnych tekstów filozoficznych jest pisanych w manierze urzędniczej. Mnoży się tam neologizmy, mnoży się jakieś typologie, taksonomie, mnóstwo jakichś terminów. Wystarczy, że trzech filozofów zajmie jakieś stanowisko, to teraz mu się z tego izm robi, potem się o tych izmach pisze, że to jest taki izm, inny izm, bada się wszystkie możliwe za i przeciw i tak dalej. Wielu tych tekstów się po prostu nie da czytać. Zresztą one są pisane, tak jak powiedziałem, w trybie doraźnym. Za rok już nikt nie musi na to zwracać uwagi. Więc proszę zauważyć, tutaj znowu odwołam się do tej epoki, do której porównuję współczesną filozofię. Odrodzenie przyszło wraz z powrotem do języków narodowych. Być może to, co powiem, będzie bardzo niepopularne, ale uważam, że ta anglicyzacja filozofii jest, no, dokonuje się ze szkodą dla języka filozoficznego. I uwaga na temat polskiego języka filozoficznego, który jest w sposób straszny zaśmiecany kalkami z języka angielskiego, jakimiś pseudonaukowymi słowami. To naprawdę są pseudonaukowe. Proszę porozmawiać z uczonymi, którzy czytają te teksty filozoficzne, które wydają teksty naukowe. Jest pseudonaukowy żargon, który po prostu psuje przekaz. No, jeżeli się ma coś do powiedzenia, to można powiedzieć jasno. Nie trzeba używać aż takich pretensjonalnych słów. I ostatnia rzecz, kończąc już, dotycząca współczesnej filozofii, biurokratyzacja akademii. Też cecha zewnętrzna, która rzutuje na to, co się dzieje z filozofią. Otóż filozofia jest uprawiana dzisiaj przez pracowników naukowych, którzy pracują w akademiach, które są jak zakłady pracy, które mają wypuścić pewną ilość
produktów, które te produkty następnie oceniane są przez kontrolerów jakości, sprawdzają, czy punkty się zgadzają, czy były odpowiednio publikowane i tak dalej. Jeżeli dokonuje się biurokratyzacja jakiejś sfery, to co za tym idzie? Idzie za tym centralizacja. Proszę zauważyć, studenci, którzy jadą na studia do różnych miejsc, powiedzmy w Europie, wszędzie dostają ten sam program. To nie jest już tak, że ktoś pojedzie do Włoch i dowie się czegoś ciekawego, czego tutaj nie ma, że pojedzie studiować do Niemiec. Program ma taki sam, policzy sobie punkty, będzie studiował to samo, tego samego się dowie, te same książki. Centralizacja i standaryzacja. To jest ze szkodą. Akurat uważam, że pluralizacja dyskursu filozoficznego mogłaby przynieść mu pożytek, gdyby nie dokonywać standaryzacji. Za standaryzacją idzie m.in. to ujednolicenie języka. Wszystko musi być napisane w języku angielskim, prawda? Czasopisma muszą być wypublikowane w języku angielskim i tak dalej. Więc to są te trzy cechy. Ja to celowo przerysowałem. Oczywiście to nie jest tak, że znalazłbym egzemplifikację taką konkretną dla wszystkich tych cech. I to nie jest tak źle, jak to tu przedstawię. Tak jak powiedziałem, to jest specjalnie malkontencki obraz, żeby być może wywołać jakąś dyskusję. I słowo na koniec. Jeżeli zostaniemy przy tym porównaniu, filozofia współczesna XXI wieku, filozofia schyłku scholastyki, to jakie było odrodzenie tamtej filozofii, bo ona była też w nie najlepszej formie. Otóż odrodzeniem było, proszę zauważyć, powrót do języków narodowych i odejście od akademii. Wielcy filozofowie nowożytni to byli filozofowie nie nauczający. Być może dydaktyka ich mogłaby zepsuć. Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, kto tam dalej? Hume, prawda? Berkeley. No, Kant to już zaczął nową epokę. Ale wszystko to, wszyscy poprzedni filozofowie byli poza akademią, nie, proszę przypomnieć sobie esej Schopenhauera o filozofii uniwersyteckiej, nie żyli z filozofii, jak on to napisał, tylko żyli dla filozofii, że ktoś, kto żyje z filozofii, nie jest w stanie żyć dla filozofii. I być może, proszę sobie wyobrazić taką sytuację, czy byłaby możliwa w początkach nowożytności taka konferencja, zjeżdżają się na zjazd filozoficzny żyjący Kartezjusz, Spinoza, Leibniz, siadają w panelu i zastanawiają się nad przyszłością filozofii, nie. Filozofia się zindywidualizowała, ludzie ją uprawiali po swojemu, poza szkołą. Kto pamięta filozofów akademickich XVII wieku? Niewielu. Natomiast pamiętamy te wielkie nazwisko. Więc może jakaś nadzieja jest. Dziękuję bardzo.